Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co ludzie wyrzucają do śmieci. Powiem Wam tak. Mam coś, co według mnie osobiście nigdy nie powinno znaleźć się w śmietniku. Po pierwsze, zawsze się to może przydać. Po drugie, nawet jakby to ktoś oddał na złom, wziąłby jakiś za to grosz, a następna osoba na pewno by to odkupiła. Kurde, mam chrypę, przepraszam. Na pewno by to druga osoba ze złomu odkupiła. Nie trzymam Was w niepewności. Zapraszam na film. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału tam na dnie. I już Wam pokazuję, co znalazłem. Tak jak widzicie, skrzynka jak skrzynka, tak? Jest to skrzynka narzędziowa, urwana, nieistotne. Ale to, co jest w środku, nie powinno znaleźć się na śmietniku. Ja po prostu Wam to wszystko tutaj wyciągnę, pokażę. Tak jak to przyniosłem, tak zawartość była tutaj. Nic nie dokładałem, nic nie wyciągałem. Żeby takie fanty trafiały się częściej, ja bym był mega zadowolony. Także już Wam wyciągam, pokazuję. Ja jestem ogólnie mega zadowolony i po kolei może będę opowiadał. Taka waga do kilograma chyba, tak? Tak, do kilograma. Jest? Jest. Fajna rzecz. Zestaw naprawczy do dentek. To akurat najmniejszy problem. Miarka. Ogólnie są tutaj stare narzędzia. Taki śrubokręt. Ja pamiętam go za dawnych lat. Bynajmniej podobny. Są to stare narzędzia. Tu coś tapicerskiego. Kombinerki. O, kurde. O, trochę zastane. Klucz płaski 18-19. No takich rzeczy się nie wyrzuca. To się zawsze przyda. To są klucze, które przeżyją wszystkie inne dotychczasowe klucze, które są obecnie w sprzedaży. Ten klucz się nie popsuje. Sami doskonale o tym wiecie. Pamiętacie to? To są stare pilniki. Kompletne. Mistrzostwo. To mi się akurat przyda w warsztacie. Nieraz do sprawdzenia, czy coś jest aluminiowe, czy coś jest mosiężne. Konkretnie mosiądz pobielany, żeby spiłować, zobaczyć, czy to jest mosiężne. Także to naprawdę mi się przyda. Dalej. Taki śrubokręt też mi się przyda, bo można w niego puknąć. Nic nie pęknie, nie jest plastikowe. To jest porządny śrubokręt. Kolejne kombinerki. Te działają w całkiem niezłym stanie. Szpachelka. Takie chyba obcąski się na to mówi, tak? Bo to kombinerki nie są. Stare nożyczki. Duży stary pilnik. Raz, dwa. Zobaczmy jeszcze klucze. Kolejne trzy klucze. 12, 14, 13, 12, 17, 16. Brzeszczot. No ten śrubokręt jest krzywy, ale do naprawienia wystarczy go włożyć w imadło i na pewno się wyprostuje. Następny śrubokręt płaski. Jeszcze z drewnianą rączką. To jest stary perelowski. Co my tutaj jeszcze mamy? Klucz rowerowy. Przecinak, pewnie własnoręcznie zrobiony kiedyś. Mega sprawa. Co my tu jeszcze mamy? Dwa nowsze śrubokręty. Jest jakiś Torx. Mniejszy, większy, takiego nie miałem. Też mi się na pewno przyda, bo czasami występują tak duże. Tu jakiś chyba mniejszy przecinak też zrobiony. To też nie pęknie. No i reszta to tam jest trochę złomu, jakieś o punktaki. Tak mi się wydaje, że to jest punktak, tak? Punktak na pewno. Tutaj był punktak, to pójdzie na złom. Patrzcie, kolejny przecinak. Co to się wyprawia? Ludzie, takie rzeczy się przewraca w głowach. Takie rzeczy wyrzucają do śmieci. Następny Torx.
Nożyk do tapet. Co tu jeszcze jest? Uszczelki gumowe. Nieotwarte. Ale to już mniejsza z tym. Reszta to jest złom. To co tutaj jeszcze jest. Ale wy widzicie to? Jak można wyrzucić tak piękny komplet? Mnie się, powiem wam, co najmniej połowa z tego przyda. Przecinaki, super sprawa. Na tą chwilę tu są, były dwa czy trzy, bo ja już teraz zgłupiałem. Widzę dwa. Trzy. Trzy przecinaki. O różnej wielkości. Super sprawa. Punktak. Torksy. Śrubokręty. Tego jednego przy okazji zaraz spróbujemy wyprostować. Nożyk. Śrubokręt do młotka. Ekstra sprawa. Waga do mniejszych rzeczy, kieszonkowa, że tak powiem. No i pilniki. Pilniki mi tutaj zrobiły robotę, bo mnie się przydadzą. One są o różnej grubości. Ja pamiętam za dziecka u taty takie identyczne w zielonym etui. Podejrzewam, że ma je do tej pory w skrzynce narzędziowej. Mistrzostwo. Uwielbiam takie rzeczy. Niech częściej wyrzucają. Jak tylko znajdę, będę zabierał. Nie będę więcej przedłużał tego odcinka. Myślę, że wam się podoba. Było co pokazać tym razem. Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję, że jesteście. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału tam na dnie. A ja jeszcze spróbuję wyprostować ten śrubokręt. Także zaraz zobaczymy, czy się uda. Jako tako wstępnie wyprostowany, niestety tu jest za małe i madło, ale ja w dużym i madle go włożę, tylko przekręcę se dwa razy i śrubokręt będzie prosty, no ale już jest lepszy niż był. Także jeszcze raz, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki, bo widzę, że ta seria wam się podoba. Jeżeli tylko będę miał co pokazać, postaram się, bo widziałem komentarze, żeby zrobić z tego serię odcinków raz w tygodniu. Jeżeli tylko będę miał co pokazać, postaram się raz w tygodniu zrobić serię, co ludzie wyrzucają do śmieci. Trzymajcie się ciepło. Cześć. I kolejna paczka. A tym razem przesyłka od mega pozytywnie zakręconego gościa, jakim jest Marcin Easyrider. Ogromna paczucha. Co jest w środku? Nie wiem. Zaraz się przekonamy. Także nie będę przeciągał, żeby odcinki nie były za długie. Otwieram paczkę i już wam pokazuję, co jest w środku. Standardowo mało miejsca, ale wyciągam wypełniacz. Jest coś takiego i jest coś takiego. Na początek zajmiemy się tym. Ładne pudełeczko. A co jest w środku w pudełeczku? Kufel w kształcie czaszki. Świetny kufel do napojów różnych. Kto Marcina oczywiście nie zna, polecam jego kanał. Ma sklep z częściami motocyklowymi i nie tylko, z różnymi rzeczami. Także wejdźcie do niego. Link oczywiście w opisie. No i teraz tak, tutaj jest mega torba z największego zlotu, który Marcin oczywiście organizuje, Weba 2022. I teraz zobaczmy, co jest w środku. Tutaj już mniej więcej wiem. O, widzicie? Są ulotki. Oczywiście na koniec tego będzie będzie takie skromne polecenie kanału, także zobaczycie to z bliska. Są naklejki ze zlotu, proszę bardzo. Co my tutaj mamy jeszcze?
Zobaczcie, ile smyczek. A, się poplątały. Bike Weba 2002. Są dwie koszulki, no proszę bardzo. Jedna w rozmiarze XL i druga również. Kolejna torba. Torba się przyda na fanty. Co my tu dalej mamy? No, papierośnica, proszę bardzo. Bryloczki. Tu chyba do zasłaniania twarzy, z tego co wiem. Jest płytka. I jeszcze coś tam w torbie jest. Co mamy w torbie? Easy Rider. Magnesy na lodówkę. O, jaki fancik. I mega zapalniczka. Do uzupełnienia. Ale jest piękna. Także jeszcze jedno, co mogę powiedzieć. Te gadżety będziecie również mogli wygrać w konkursie u mnie na przekroczone już oczywiście 10 tysięcy subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję. Nie wiem jeszcze, co to będzie. Składam dla Was mega, mega paczkę, także wypatrujcie odcinka konkursowego. A teraz zapraszam na... Słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy. Od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!